Dzień doberek, w sobotę, że tak powiem. Pokażę wam tą palmę, bo pytacie o nią ostatnio, ale najpierw tak. Pierwszy link, który będzie, to jak przyszła do mnie paczucha od Mardar, pozdrawiam, ona była dziś taka. I drugi link, jak się nie pomylę, jak ją przesadzałem, ale jak ktoś z was oglądał, to pewnie widzieliście. A może tak najpierw szybko warunki uprawy. Wiecie co? To tak rośnie szybko ta palma madagaskarska, że to się w pale nie mieści. Kto pamięta, jak walczyłem z petardami, bo do ziemi myszy czy coś mi się tam wpierdzielało, u góry na półce ona stała, ale przesadziłem, postawiłem tutaj, w tym miejscu gdzieś stała, 2-3 miesiące. Zaczęła znowu pięknie rosnąć, nawet w ciut niższej temperaturze. Jest taka gruba już, kurde, ona nie jest krzywa, tylko krzywo stoi tu na ziemi. Spróbuję wam wyprostować, o. Warunki uprawy. No w zimę była tutaj w szklarni. Powiem wam, chyba idealne warunki. U góry tam na półce mogła mieć w nocy 10-12. Za dnia to zależy, czy słońce wyszło, bo to jest szklarnia przydomowa. A jak nie było słońca, to było około 18. Jak było słońce, to i miała 32 stopnie. Mimo to, czy 18-32, bardzo szybko robiło się jej sucho. Ona tak chla, ona tak pije wodę, że się to... Czekajcie. Że to się po prostu w pale nie mieści. Nawóz w granulacie Milajara rzucam, czy krystalon. Każdy nawóz praktycznie to przyjmuje. No mówię wam, no zresztą zobaczcie, no jak z takiego maleństwa może tak szybko to coś urosnąć. Myślę, że za miesiąc, dwa, za rok, dwa, to może do 2 metrów dobije. I wtedy to już będzie taki pokaźny kaktusionek. Prosty w uprawie jak nie wiem co, bynajmniej dla mnie. Jak macie, dajcie znać, jak tam z waszą uprawą. Jak z tym wygląda. Ona nie była wystawiana na zewnątrz. Ona cały czas tu w szklarni. I najlepsze jest to, że w sezonie to ona sobie stała też chyba na półce. Kosmos warunki. Po 45-50 stopni. I jeszcze lepiej rosło, nie? No wiadomo, to pewnie palma madagaskarska to raczej z Madagaskaru. Chyba się nie mylę, co? Średnica. W najgrubszym miejscu, bez kolców. To jest 10 cm. Wysokość od ziemi. Nie do liści, tylko sama ta pała, 71 cm. Z liśćmi 85. Także zobaczymy, jak to będzie sobie radziło w tym roku. Jak nie zapomnę, to na koniec sezonu sobie zmierzymy i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Sam jestem ciekaw, nie? Bo naprawdę to kosmos rośnie. I fajnie wygląda, że tu są liście, a na dole taki kurde kujak. I jak już liście straci się w niższych partiach, no to już niżej się bynajmniej nie odrodzają. Co ciekawe u Jacka, Jacek. Nie Jacek? Może oglądasz. Na dole mu dużo odrostów powychodziło. U mnie nic. Nic. Ciągnie w pydę cały czas do góry. To może jak z bananami. Wiecie o co chodzi. Jeden banan obrodzi wam jednego roku 10, a drugiego 1. Albo wcale. No, życie. No. Taki króciutki filmik. Bez montażu, bo nie mam czasu na tą chwilę. Dziękuję bardzo. Lubię takie poradniki, takie szybkie. Jak macie pytania, wiecie gdzie pisać. Pod filmem. Dziękuję. Na razie. Do zobaczenia.